Grupa A Mistrzostw Świata, a w nie zagrają Francja, dwie drużyny z Ameryki, Meksyk i Urugwaj oraz gospodarz Mistrzostw Świata RPA. Dla większości obserwatorów faworytem tej grupy jest Francja. Dla mnie Francja jest faworytem tej grupy, myślę, że z grupy wyjdzie, ale aż tak wielkich szans na dalszy sukces w tym turnieju im nie daje. Francuzi do Mistrzostw Świata, jak wiemy wszyscy, dostali się tylnymi drzwiami, awansowali po barżowym meczu z Irlandią, gdzie Irlandczycy zostali oszukani po kontrowersyjnej bramce, w którym Thierry Henry ewidentnie zagrał piłkę ręką. Mecze barażowe to były mecze, w których Francuzi nie pokazali nic wielkiego, tak samo w meczach grupowych zagrali słabo. Mecze towarzyskie przy Mistrzostwach Świata potwierdziły, że Francuzi na tych mistrzostwach mogą mieć ogromne problemy. Jest to w pewnym kontraście do tego, jakim bogactwem składu dysponuje trener Francuzów Domenech. Przecież grają tam fantastycznie napastnicy, że nie tylko Anelkę, Benzemę, ale skład Francuzów wydaje mi się, że już jest troszkę przestarzały i myślę, że w tym zespole dochodzi do bardzo poważnych konfliktów, co nie pozwala im mieć jakiegoś konkretnego celu przed sobą. Kto poza Francuzami wyjdzie z grupy? Faworytem. Wydaje mi się, że tu mimo wszystko na drugim miejscu będzie drużyna gospodarzy. Jak historia Mistrzostw Świata wskazuje, gospodarze zawsze awansowali do drugiej rundy. Nawet jeżeli Mistrzostwa Świata nie odbywały się w krajach silnych piłkarsko, że wspomnę 1994 rok i awans Stanów Zjednoczonych, czy 2002 rok, kiedy Korea, będąc gospodarzem Mistrzostw Świata, awansowała aż do półfinału. Tak więc myślę, że i tym razem ściany pomogą gospodarzom, a zwłaszcza, że są to ściany afrykańskie. Dlatego mój typ na koniec w tej grupie to mimo wszystko pierwsze miejsce Francja, drugie RPA, a trzecie i czwarte miejsce rezerwuję dla Urugwaju i Meksyku.